Wakacyjne popołudnie, drodzy Państwo, trwa, a my łączymy się z Krakowem, gdzie jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji imienia brata Alberta, a także autor jednej z najgłośniejszych książek dotyczących Kościoła, Księża wobec bezpieki. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, witam serdecznie. Trzeba było długo na nią czekać. Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa zaraza, powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski. I po tej wypowiedzi rozpoczęła się lawina komentarzy. Do tej pory najróżniejsze protesty, najróżniejsze happeningi mają miejsce. Jak ksiądz skomentuje słowa arcybiskupa krakowskiego, metropolity krakowskiego? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że metropolita krakowski powiedział prawdę. I to jest jego prawo, święte prawo do komentarza, zwłaszcza, że wypowiadał się w kościele, a więc w przestrzeni kościelnej, do ludzi wierzących, i jego obowiązkiem było zająć stanowisko. Zdziwiłbym się bardziej, gdyby właśnie tego nie powiedział. Natomiast ta histeryczna reakcja wynika moim zdaniem z dwóch powodów. Po pierwsze, według słynnego powiedzenia, uderz w stół, a rzucę się odezwą, więc te środowiska, które poczuły się zagrożone krytyką, od razu zareagowały. Ale jest jeszcze drugi problem, moim zdaniem o wiele bardziej poważny. To sytuacja, kiedy strona lewicowa, bo tu trzeba wyraźnie określić, cały czas podkreśla, że Kościół jako społeczność nie może zajmować się polityką, natomiast ustawicznie ingeruje w wewnętrzne sprawy Kościoła. Te happeningi, które są sterowane, tutaj przecież nikt nie ma wątpliwości, że to jest działalność nieoddolna, ale odgórna, zwłaszcza, że już ci liderzy środowisk już od razu instruują, jak to się ma odbywać, pokazują, że to jest próba zakneblowania Kościoła, sytuacja z czasów komunizmu, kiedy Kościołowi nie wolno było się w ogóle wypowiadać. To słynne powiedzenie, zamknąć Kościół w kruchcie. Paradoks polega właśnie na tym, że te słowa wypowiedziane w Kościele, a więc miejscu do tego uprawnionym przez osobę, która z mocy prawa kanonicznego nie tylko ma obowiązek, ale również prawo do wypowiedzi, jest kwestionowane. I myślę, że w tej chwili jesteśmy świadkami kolejnej eskalacji sporu, natomiast wina leży nie po stronie Kościoła jako wspólnoty, czy po stronie arcybiskupa, ale po stronie właśnie tych środowisk, które za wszelką cenę chcą stłamsić Kościół i zepchnąć właśnie do kruchty. To mamy przykład takiego kneblowania, bo przecież wiemy, że homilia arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na jakiś czas zniknęła z portalu YouTube, dokładnie z kanału Radia Maryja. Jakimś cudem udało się to przywrócić, ale pewnie musimy być przygotowani, że takie rzeczy będą się coraz częściej pojawiać. Ależ tak, oczywiście mamy do czynienia z nową cenzurą. Za czasów komunistów była to cenzura prewencyjna, taka nawet był specjalny urząd do spraw kontroli, nazywał się chyba Urząd do Spraw Kontroli Prasy, Widowisk i coś tam jeszcze. Natomiast w tej chwili nie ma urzędu, nawet do którego można się odwołać. Tak? Tylko są, nawet powiedziałbym, bliżej nieokreślone środowiska, często bezimienne, które podejmują decyzję, że można zakneblować, czy to na YouTubie, czy na Facebooku, czego ja doświadczam bez przerwy, czy cenzurować wypowiedzi nawet prywatne. Więc mamy do czynienia z taką sytuacją jak z Orwella, rok 1984, kiedy społeczeństwo jest sterowane i kontrolowane i cenzurowane przez bliżej właśnie nieokreśloną grupę. Jeżeli ktoś podejmuje decyzję o blokowaniu,
to on powinien się podpisać imieniem, nazwiskiem i pokazać, jaką funkcję pełni, która daje mu prawo do takiej cenzury. Moim zdaniem to też jest błąd rządzących, że jednak w ciągu ostatnich 4 lat nie wypracowali prawa, które by hamowało tą cenzurę, bo dzisiaj jest wolna Amerykanka. No w pewnym momencie ktoś może powiedzieć według własnego widzimisię, to jest mowa nienawiści i blokada. Tylko pytanie, kto to ma decydować, według jakich norm i do każdej decyzji powinno być prawo do odwołania się. Nawet jeżeli urząd podejmuje decyzję zgodnie z prawem, to obywatel ma prawo napisać do drugiej instancji i stwierdzić, że z tym się nie zgadza. Tu akurat w wypadku tej blokady została ona zdjęta, ale ja znam dziesiątki, już może setki przykładów, że nie tylko na portalach społecznościowych, ale w różnych innych mediach jest anonimowy telefon, decyzja i blokada, czyli społeczeństwo, które ma inne poglądy, znaczy ta część społeczeństwa, która ma inne poglądy niż lewica, no jest spychana na margines. A jak ksiądz odbiera stanowisko, albo bardziej brak stanowiska Episkopatu Polski, bo nie słyszymy głosów wsparcia pod adresem metropolity krakowskiego. Nie słyszymy zbyt wielu głosów, które właśnie jednoczą się z nim. Tutaj coś zawodzi? Nie ma jedności w polskim kościele katolickim? No tu ze smutkiem trzeba powiedzieć, że o ile właśnie działania tych środowisk lewicowych, ogólnie mówiąc lewackich, są bardzo zorganizowane, tak tutaj niestety struktury kościoła zawodzą. To jest według mnie niemożliwa sytuacja, że gdyby jeden z księży biskupów został zaatakowany jeszcze w tak chamski sposób i tak powszechnie, żeby inni nie zabrali głosu. Myślę o innych księżach biskupach. No pytanie jest zasadnicze, że książętami kościoła są dwaj kardynałowie. W Polsce to jest kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup Warszawy, który jest urzędującym jeszcze arcybiskupem, metropolitą, i w Krakowie, tuż obok arcybiskupa Jędraszewskiego, mieszka kardynał Stanisław Dziwisz. Obaj milczą. Dla mnie najbardziej zaskakujące milczenie jest prymasa Polski, Wojciecha Polaka. Dlaczego? No oczywiście funkcja prymasa dzisiaj jest honorowa. Ale to właśnie ksiądz prymas zaledwie parę miesięcy temu przyjął z wielką pompą medal od Tygodnika Powszechnego. I ten sam tygodnik, który jest pseudokatolickim pismem, atakuje w sposób bezwzględny arcybiskupa Jędraszewskiego, a arcybiskup jako laureat tego medalu, jako ten, który z wielkimi honorami w Krakowie był przyjmowany, milczy. Czyli myślę, że jego milczenie jest jednak poparciem nie dla arcybiskupa Jędraszewskiego, ale właśnie dla tych, co go atakują. I dzisiaj sobie trzeba jasno powiedzieć, jeżeli w tym momencie Episkopat Polski nie zdał egzaminu w jedności, w nieugiętości właśnie na te wszystkie naciski, no to będzie po kawałku rozbijany, bo zaatakuje się tego biskupa, a może się wymusi dymisję, później następnego i tak po kolei. No, to jest sytuacja inna, kiedy kilkanaście lat temu wybuchł problem i wówczas cały episkopat zjednoczył się, żeby być przeciw lustracji. Ja przepraszam za pewien mój śmiech, ale to jest śmiech raczej taki gorzki, że wtedy potrafiono szybciutko się zorganizować i zablokować lustrację i zadeptać tą lustrację. Pamiętamy, jakie osoby wtedy brały czynny udział w tym blokowaniu. Natomiast kiedy są atakowane wartości chrześcijańskie i są atakowani poszczególni duchowni, bądź co bądź arcybiskup Jędraszewski jest wiceprzewodniczącym episkopatu, był wybierany przez innych biskupów, no to wtedy tej jedności nie ma. I myślę, że to jest bardzo niebezpieczny sygnał. Pokazuje, że naprawdę dzieje się źle. Tak, ksiądz, tak jak na początku naszej rozmowy wspomniałam, ksiądz jest autorem głośnej książki
księża wobec bezpieki. Rozumiem, że to w tym między innymi, w tym braku lustracji upatruje ksiądz tak widoczny podział w kościele. Tak, uważam, że to jest jeden z elementów, nie jedyny, ale jeden z elementów, dlatego że lustracja mogła dać szansę również na oczyszczenie od strony moralnej, bo wiele przypadków współpracy z SB miało także podłoże na tle właśnie skandali, no między innymi też homoseksualnych, ale wiele innych. I gdyby Kościół zrobił uczciwie lustrację, a mógł to zrobić spokojnie jeszcze w latach 90., a przynajmniej za późniejszych rządów AWS-u, oczywiście nie chciał tego zrobić i to jest ten grzech zaniechania, to wtedy rzeczywiście mógłby nie dopuścić, żeby osoby, które są skażone, splamione sprawami także skandali moralnych, aby zostały biskupami. Co więcej, tych, którzy byliby w szeregach, by, mówiąc grzecznie, odstawiono na bok. Nie zrobiono tego. I myślę, że dzisiaj mamy sytuację taką, że nie ma takiego mechanizmu, który by doprowadzał do samooczyszczenia. Ja zawsze byłem zwolennikiem samolustracji, czyli Kościół sam przeprowadza tą lustrację, ale robi ją szeroko, czyli patrzy także na to, żeby pewne środowiska lewicowe, homoseksualne, to lobby homoseksualne, żeby one nie miały swoich przytułków, zwłaszcza w episkopacie. A niestety w tej chwili widać wyraźnie, że episkopat jest bardzo podzielony w tej sprawie i są też tacy, którzy właśnie przez swoje milczenie jednak wskazują drogę, że można atakować. I to jest bardzo moim zdaniem też taki ostatni chyba dzwonek alarmowy, żeby inaczej te struktury episkopatu funkcjonowały. Zaczynam od jutra. Jeden list lub e-mail na tydzień aż do skutku, ogłosił dominikanin ojciec Paweł Górzyński w mediach społecznościowych. Czy jakikolwiek ksiądz, jakikolwiek ojciec powinien w taki sposób wypowiadać się w mediach społecznościowych, zabierać głos i krytykować arcybiskupa? No to czy to jest też objaw pewnej choroby, no przecież on ma swoich przełożonych, tak? Zakon jest strukturą bardzo zdyscyplinowaną, prawie wojskową. Ojcowie dominikanie sami o sobie mówią psy pańskie, parafrazując swoje określenie, czyli zakon, który spełnił bardzo, bardzo pozytywną rolę w historii Kościoła, także w Polsce, miał wybitnych dominikanów. No a dzisiaj widzimy, że w tych zakonach, no nie tylko dominikanów, ale i ojców jezuitów, także w zakonie z Koniną Zasłużonym, pojawiają się tacy harcownicy, używam takiego określenia świadomie, którzy później bardzo często zrzucają sutannę czy habit. To wielu z nich już odeszło, którzy czują się całkowicie bezkarni. Czyli to nie jest tylko wina jednego czy drugiego ojca, ale jego przełożonego, prowincjała, który na to pozwala. I jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że szlachcic na zagrodzie równy w swojej wodzie, czyli każdy zakonnik będzie mógł atakować, jak mu się rzewnie podoba Kościół, to oczywiście będzie schizma, rozłam, dojdzie do rozbicia. Ja nie jestem przeciwny głosom krytycznym, tylko żeby te głosy krytyczne były ubrane w odpowiedni sposób, czyli ktoś zabiera głos, ale zostawia jednak to pole na dyskusję. Natomiast tu działalność wiadomego dominikanina, który zresztą powołuje się na to, że był aktywistą z Koniną bardzo lewicowej organizacji. On mówi, no to właśnie w taki lewicowy sposób. Będziemy pisać, będziemy torpedować, bojkotować. No na miłość boską, no do czego to jest podobne? Jeżeli ojciec prowincja już raz mu udzielił upomnienia, a teraz jest bezradny, to może zmienić prowincjała, niech następny prowincjał podejmie jakieś normalne decyzje. Jeszcze raz podkreślam, nie jestem przeciwko kneblowaniu. Natomiast jeżeli taki dominikanin inspiruje ludzi lewicowych
Bo ci, co pójdą pod kulię, to nie są ludzie Kościoła. To są właśnie ludzie, którzy chcą za wszelką cenę dokopać Kościołowi. No, słyszałem też wypowiedzi księdza Lemańskiego czy innego dominikanina, ojca Ludwika. No, moim zdaniem to już poszło za daleko. To znaczy dzisiaj widać wyraźnie, że nie ma w Polsce takiego ośrodka kościelnego, który by z jednej strony bardzo zdecydowanie bronił podstaw wiary, ale z drugiej strony ucywilizował tą całą sytuację. Czyli dobrze, jest dyskusja, jest krytyka, ale każdy z księży, a zwłaszcza zakonnik, składał ślub posłuszeństwa. Mogę tu nawiązać do swojej sprawy. Ja byłem dwukrotnie knedlowany przez kardynała Stanisława Dziwisza. Uważałem, że jest to niesłuszne. Robiłem odwołania. Później mnie dwukrotnie odkneblowano. Natomiast jeżeli dostałem polecenie milczenia, to się wycofałem. Chociaż uważałem się za niesłusznie zaatakowanego. No, bo innej drogi nie ma w Kościele. Proszę, to nie jest warcholstwo. Proszę księdza, w sobotę w Krakowie odbędzie się demonstracja w obronie metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Wzywa jezuita ksiądz Dariusz Kowalczyk, prośmy Boga o siłę, by obronić Polskę przed tęczową zarazą. Ksiądz będzie brał udział w tym proteście? No akurat mnie nie ma w tym dniu w Krakowie ze względu na inne moje obowiązki, bo zajmuję się fundacją brata Alberta. Jeżeli bym zdążył, bo wiem, że to jest po południu, to oczywiście wezmę w tym udział. Gorąco zachęcam. Nie tylko oczywiście księży, bo myślę, że to jest głównie sprawa, znaczy w najlepszym słowa znaczeniu, ludzi świeckich, wiernych. Oczywiście księża tak samo, tych, którzy jakby na co dzień tworzą Kościół. Bo czym jest Kościół? Kościół to jest wspólnota ludzi ochrzczonych, wierzących, praktykujących, ale też wspólnota, która jakby bierze odpowiedzialność za to, co się dzieje. Czyli w chwilach trudnych jednak wspiera swoich duszpasterzy. Nawet jeżeli jest krytyczna, to wspiera i nie pozwala na to warcholstwo. I uważam, że ta inicjatywa, zresztą tutaj osoby świeckie z narodem z Krakowa to rozpowszechniają, uważam, jest godna wsparcia, godna poparcia. I myślę, że właśnie tą drogą, czyli na takie akcje przeciwko Kościołowi, powinna być reakcja oczywiście pokojowa, modlitewna. Nie chodzi o żadne przepychanki, pyskówki. Ja niestety pamiętam jedną rzecz, że 9 lat temu po tragedii smoleńskiej organizowane były odgórnie takie akcje pod kurią przeciwko pochówkowi Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. I żeby być szczerym, powiem, że ja też byłem przeciwny pochowaniu. Uważam, że prezydent Polski powinien być pochowany w Warszawie. To był mój taki przekaz. Natomiast jeżeli zapadła decyzja, jeżeli przychodzą ludzie i wrzeszczą, wyją tam i tupią, no to nie jest to Kościół. Kościół konkretnie ugrupowany. I dzisiaj mogę z ogromnym powiedzieć taką jakoś wielkim znakiem zapytania. Mogę powiedzieć, że dzisiaj na jedynce w Platformie Obywatelskiej mamy pana Pawła Kowala, który przyczynił się do pochówku Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. Zresztą chlubi się tym, chociaż nie tylko on to zrobił. A dzisiaj jest po drugiej stronie. No to ja już tego pojąć nie mogę. Jak on może się uważać za chrześcijanina? Bardzo dziękujemy. Połączenie nam się coś psuje i przerywa nam rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji imienia brata Alberta, bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. Halo? Tak, słyszę. Szczęść Boże, pozdrawiamy, bardzo dziękuję. No dobrze, no tak. Dziękujemy bardzo, godzina 17:01.